pandemia koronawirusa. Nowy ład. Jaka pandemia? Jaki nowy ład? Łukasz Karpiel, komentarz pch24.pl. Zahuczało, zaszumiało i pandemię zwiało. Oto minister Niedzielski powiedział: od 28 marca możecie zdjąć maski. Pozwalam wam w miejscach publicznych, na zewnątrz, gdziekolwiek jesteście, zdejmujcie maski. Jak nie chcecie, to możecie oczywiście w tych maskach chodzić, ale obowiązku już nie ma. Jeszcze tylko w miejscach opieki zdrowotnej, ale tak ogólnie wolność. Kilka pytań. Dlaczego dopiero od 28, a nie od razu? Rozporządzenia, ustawy. Przecież nikt się tym nie przejmował, kiedy wprowadzał te obostrzenia. Zatem można by i dziś być takim łaskawszym panem i te maseczki zdjąć tu i teraz. No ale jeszcze do poniedziałku widać są jakieś przesłanki ku temu, aby zmuszać ludzi do chodzenia w maseczkach. To pewnie są jakieś tajne wiadomości, które leżą w zalakowanej kopercie gdzieś w ministerstwie i tylko minister Niedzielski wie, jak jest. W każdym razie łaskawy ludzki pan zdejmuje nam maseczki. I zaszumiało, zahuczało i znikło również Polski Ład. Oto premier Morawiecki powiedział, że wprowadzają korekty bardzo poważne, obniżenie podatków, likwidacja ulgi dla klasy średniej i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście wszystko na razie do konsultacji, ale widać wyraźnie, że plan jest taki, żeby ten Polski Ład schować, przykryć kamieniem, zasypać wapnem. Nie było. Jaki Polski Ład? Myśmy w ogóle tego nie chcieli. Oczywiście wszystko dla dobra Polaków, wszystko dla dobra tych, którzy ewentualnie na Prawo i Sprawiedliwość głosowali. Można jeszcze, wracając do tematu maseczek, zadać pytanie, na ile temu, że minister Niedzielski pozwolił zdjąć maseczki, wpłynęło to, że ci uchodźcy z Ukrainy, którzy przyjeżdżają w sporej liczbie, w większości jakby nie przestrzegają tego, nie noszą maseczek, nie szczepią się. W ogóle te wszystkie Niedzielskiego ustalenia, postanowienia raczej ich specjalnie nie przejmują. Być może to przekonało ministra Niedzielskiego, żeby tej fikcji dalej nie utrzymywać. Po co był Polski Ład? No pewnie może się dowiemy, po co tak naprawdę tłumy księgowych, doradców podatkowych musiały się przebijać przez te ustalenia, przez te różne dziwne sformułowania, które tam były, które protestowali, dowiadywali się, wtedy już były zmiany. Po co to było wszystko? Można oczywiście przypuszczać, że jakiś interes tu był ukręcony, być może wcześniej czy później się dowiemy. Ale to wszystko jest mniej ważne. Ważne jest to, o czym wielokrotnie mówiliśmy tu na portalu, mówiliśmy w komentarzach, że takie sprawy nie wolno puścić płazem. Wszyscy ci, którzy doradzali, wszyscy ci, którzy wprowadzali w życie obostrzenia, zamykali lasy, zakładali maseczki, niemalże zmuszali do szczepień, powinni za to odpowiedzieć. Te nazwiska muszą być zapamiętane. Choćby wspomniani doradcy, którzy teraz albo zniknęli jak kamfora, albo zaczęli zmieniać front. Oczywiście jest paru jeszcze takich, którzy potrząsa głowami i mówi: nie, nie, ministrze, to tak nie można, bo przecież to będzie katastrofa. Ale tak jak mówiłem, albo zniknęli, albo teraz mówią, że te obostrzenia tak naprawdę nie mają sensu. Gdzie byli wtedy, kiedy te obostrzenia wprowadzano, gdzie trzeba było doradzać właśnie w ten sposób? Oto jest pytanie, na które kiedyś, jak to mówią, jak tu będzie Polska, powinniśmy sobie wszyscy odpowiedzieć i te osoby ukarać przykładnie, bo wielu z nich na to zasłużyło. Podobnie z Polskim Ładem, też takie typu zamieszania w systemach podatkowych, problemy, jakie wtedy wytworzono i teraz nagle odejście od tego, też powinno być zapamiętane, że takie manipulacje w systemach finansowych są raczej niedobre, niewskazane, a przede wszystkim powinien się ktoś zastanowić, zanim to prowadzi, zanim to proponuje, żeby to wszystko grało, a nie wprowadzało jeszcze większy zamęt w i tak dość trudnej sytuacji, nawet bardzo trudnej sytuacji, w jakiej nasza ojczyzna się znalazła. Więc jeszcze raz to powiemy i powtarzać będziemy. Pamiętamy i miejmy nadzieję, że te wszystkie sprawy, które wymagają dowiedzenia, wymagają postawienia przed sądem, postawienia przed różnego rodzaju trybunałami, zostaną dokonane i ci ludzie odpowiedzą za to, co nam zrobili.